Witam Was w 20. fitmasie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać wiszenie na stopach zarówno na szarfie, jak i na kole. Dlatego dzisiaj będzie taki film dla zarówno tych, co ćwiczą aerial hoop i tych, co ćwiczą aerial silk. I już Wam z góry powiem, że to wiszenie na szarfach jest dużo łatwiejsze, bo nie trzeba w nim aż tyle siły wykorzystać podczas samego wiszenia. Tam się po prostu wisi i no jest tak fajnie, miło i przyjemnie. Tak naprawdę nie trzeba totalnie żadnych mięśni spinać. Jedynie co to właśnie podczas wracania z tego wiszenia trzeba się podnieść do góry, przełożyć mięśni brzucha. Ale samo wiszenie jest ogólnie bardzo fajne i przyjemne. Za to na kole jest dosyć trudne, nie za przyjemne i no trzeba się tam naprawdę wysilić, żeby się utrzymać. No więc tak. Ale jeszcze zanim to, oczywiście otwieramy nasz kalendarz adwentowy. Szukamy sobie 20, która jest tutaj. I dzisiaj mamy kolejną czekoladkę, która nie chce tak ładnie i gładko wyjść. I przedstawia ona podkowę. No więc my zaczynamy od tej mniej przyjemnej części, czyli właśnie wiszenia na stopach na kole. I ogólnie na stopach na kole będą dwa sposoby. Albo na flexach, albo na pointach. I w momencie, kiedy wisimy na pointach, będziemy jakby się trzymać piętą w ten sposób. A w momencie, kiedy wisimy na flexach, będziemy się trzymać na podbiciu. I które jest łatwiejsze? No, to jest wszystko kwestia względna, bo ja na przykład kiedyś bardzo lubiłam wiszenie na piętach, wręcz je po prostu ubóstwiałam, uwielbiałam to robić. Teraz nie cierpię, a bardzo, bardzo nie lubiłam wisieć na podbiciu. A teraz w sumie to całkiem toleruję i coraz bardziej zaczyna mi się to podobać, chociaż no wciąż jakby nie jest to dla mnie za przyjemne, ale no już jest coraz lepiej. Zaczniemy sobie od tego wiszenia na piętach, bo się nauczyłam najpierw, więc może jakby będzie łatwiejsze, bo uczyłam się ich w tym samym czasie, ale to mi pierwsze zaczęło wychodzić. Więc ja ogólnie podeszłam do tego w ten sposób, że podchodziłam, że jak wychodziłam sobie z wisu, kładłam ręce na ziemi i kładłam jedną piętę, drugą i puszczam ręce. I wiadomo, że nie puściłam tych rąk tak od razu, szybko i w ogóle, tylko po prostu stojąc właśnie na tych rękach, wpuszczamy najpierw jedną, potem drugą i tak coraz, coraz bardziej, aż w końcu udało mi się puścić całkiem. No ale wiadomo, to są normalne warunki, a na przykład na zawodach nie będziemy sięgać rękami do ziemi, więc co wtedy? No to wtedy zaczynają się schody. Znaczy schody. To wszystko jest do zrobienia. Tutaj trzeba wyjść do zwisu, położyć jedną piętę, drugą piętę i wisząc do góry nogami, powoli odpuszczam jedną rękę, drugą rękę, dwie naraz, aż w końcu zaczniemy je puszczać tak po prostu, w ogóle nie martwiąc się, czy że coś tam się może stać. Po prostu dojdziemy do perfekcji. I teraz to wiszenie w drugą stronę, czyli na podbiciu. No i do niego się ogólnie też wchodzi w dosyć podobny sposób, ale no niestety to koło jest za nisko, żeby na niego wchodzić z ziemi. W ogóle to koło jest za nisko, żeby zrobić wiszenie na podbiciu w tak świetny sposób, jak można by to było zrobić na treningu. Dlatego teraz oczywiście pokazuję Wam zdjęcie, jak to by wyglądało, gdyby to koło wisiało wyżej. A my będziemy musieli jednak wisieć tacy troszeczkę skuleni. No dobrze, więc teraz nie będziemy wchodzić do zwisu, nie przekładamy koła pod kolana. Tylko będziemy zakładać stopy od drugiej strony. I tak samo, opuszczamy ręce. I wiecie co? Naprawdę zaczynam to lubić i naprawdę mi się zaczyna przyjemnie wisić w takiej pozycji. Mimo, no jest to dziwne, bo wisienie na stopach raczej nie wygląda na zbyt przyjemne, ale mi się zaczyna podobać i wow, jestem pod wrażeniem. I teraz wiszenie na szarfach i też jest za nisko i też będzie zrobione w pełnej okazałości. Nie będziemy jakby mogli się ładnie go opuścić, tylko będziemy musieli być tak skuleni jak wiszenie na podbiciu na kole. I teraz ogólnie samo wiszenie jest sobie bardzo łatwe, ale trzeba nauczyć się prawidłowo wiązać. Więc ja teraz pokażę, jak by to wyglądało na rękach. Robimy trzy te same ruchy. Zagarniamy. Drugą nogą zagarniamy. I znowu zagarniamy. I
To są takie jakby, takie mam jakby kajdanki. Na jednej nodze jest ona podwójna, tak właśnie ma być. I teraz to samo, tylko że nogami i staram się robić jak najwyżej, bo i tak wiadomo, że tutaj za nisko. Podchodzimy sobie, chwytamy się nawet za karabinczyk, bo ogólnie im wyżej, tym lepiej. I teraz jedna noga, druga noga i znowu ta sama pierwsza. Opuszczamy się, to nam tutaj musi zejść. I tak to wygląda. I teraz trzeba zrobić to samo, tylko że jak najwyżej i się postarać nie zsunąć. Aha, w ogóle jeszcze jak z tego zejść? No jak będziemy się podnieść do góry, ciągnąć się rękami i po prostu to jakby strzepać z nóg, to nam samo zejdzie. A nieco wyżej to wygląda w ten sposób. Powinniśmy w ogóle jeszcze nie szurać głową o ziemię najlepiej, ale no, ogólnie coś takiego. To już tyle na dzisiaj. Jeżeli ten filmik się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego TikToka, mojego Instagrama i mojego Facebooka oraz koniecznie klikajcie w ten oto link, dzięki któremu będziecie mogli wspierać mnie i moją działalność na YouTubie, a w zamian za to otrzymacie różne jakieś takie bonusy na moim kanale, takie jak na przykład używanie specjalnych, nie wiem, emotek, takich ikonek, które będą dostępne tylko właśnie dla wspierających, albo oglądanie filmu przedpremierowo, dlatego no uważam, że to się opłaca i pa pa!